orędzie Maryi Królowej Pokoju przekazane w dniu 14 września 2024 roku dla Pedro Regis z Anguery w Brazylii. Drogie dzieci, zginajcie kolana w modlitwie, czekają was jeszcze długie lata ciężkich prób, a wielu wycofa się ze strachu. Podajcie mi swoje dłonie, a ja poprowadzę was do tego, który jest waszą drogą, prawdą i życiem. Nie ma zwycięstwa bez krzyża. Droga do nieba jest pełna przeszkód, ale ci, którzy pozostaną wierni aż do końca, otrzymają nagrodę sprawiedliwych. Nadejdą trudne czasy dla tych, którzy kochają i bronią prawdy. Sprawiedliwi zostaną osądzeni i potępieni. Będzie to czas bólu dla Kościoła, mojego Jezusa. Nie zniechęcajcie się, kocham was i zawsze będę u waszego boku. Naprzód będę się modlić za was do mojego Jezusa. To jest orędzie, które wam dziś przekazuję w imieniu Przenajświętszej Trójcy. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.